dobry kochani, witam was w dzisiejszym vlogu. Jadę w gości, zaraz pokażę wam do kogo się wybieram, tak więc lecimy. Pogoda za oknem jest przepiękna, słoneczko świeci, tak więc uśmiech pełną parą i lecimy. We don't talk anymore. Nie było żadnych ładnych kwiatków, więc jako taki prezent w gości kupiłam Laurze. Mam nadzieję, że się spodoba taki kubek już na takie jesienne wieczory z zaparzaczem w kształcie takiego kwiatuszka. O, jestem już, słuchajcie, z Laurą. I Paulina się ubrała adekwatnie do lasu. Bo nie mogłyśmy się dogadać, czy idziemy do lasu, tak, czy nie idziemy. Ja myślałam, że pogoda i nie dopisze. Zobaczcie, jaką ja mam bluzkę. Spoko. O, jeszcze taki się na wierzchu. A w ogóle to znowu słońce prażna, znowu bez okularów. Już jest gorąco. Okulary tylko w domu. A nie, przepraszam, ja mam. No. O, o, od razu lepiej. No. No. Ja i tak obniżyłam z 20 na 15 km, bo nie wiem czy wiesz, ale 20 ciągle jest. Twoja babcia czeka na to, nie? Wiem, ona czeka, babci właśnie, no. O Jezu, i babcia to teraz ogląda. Babcia, no, pozdrawiam, no. O, a babcia ciebie też pozdrawia, o, właśnie. Dziękuję. No, więc pozdrawiamy babcię. To tak, no, dla babci zrobimy chociaż 15. Dla babci zrobimy dzisiaj 15 km. O, tylko muszę się coś przebrać. Słowo się rzekło. Słowo się rzekło. To jest po prostu wariatka. Ona mi prasuje bluzę na trening. Na łóżku prasuje mi bluzę na trening. Ja przychodzę, mówię, czy ty mi właśnie prasujesz nie, bluzę. Nie, to bez bluzy, to jeszcze muszę ją prasować. Ale jaka piękna. O, właśnie. Etam polecamy, francuska marka. Tak, o, ja bardzo lubię Etam. Ja też. Tak, tu się zawsze witasz. Tak. Może zróbmy tak, że przywitaj się tak, jakby to był twój vlog i będzie śmiesznie, że to później pokażę. A potem, że jestem gościem. Dzień dobry! Żartowałyśmy. To nie ten kanał, nie bójcie się, oddaję wam Paulina. Nie pomyliłyście kanału, to... To jednak Paulina. Jak ja to zmontuję teraz, że to jest wszystko? Dobrze, no. Będziesz się starać. Dobra, przeszłam na nagrywanie na auto. Powiedzcie, czy widzicie różnicę według w kolorach. Według mnie będą żywsze kolory, ładniejsze. Czy teraz są kolory ładniejsze niż zawsze, jak nagrywam? O oh, yeah. No, ty nie namawiaj ich teraz takich zostaje. Jak piękne te włosy. No właśnie, tak. To już teraz chyba z pierwszy blok. Teraz dopiero doceniam, jak zimne i jasne są moje. A właśnie. A ja zawsze idę do fryzjera i mówię, Jezu, właśnie jaśniej, ale już teraz naprawdę. A wiesz, że ja miałam niby ochłodzony ten kolor, niby to jest chłodny, ale tak w sumie przy twoim to mu jest ciepły jednak wciąż. Jednak trochę tak. Jezus Maria, zobaczcie, co będzie na nas czekało. To są co? Ciasteczka marchewkowe? Marchewkowe owsiane z cynamonem. Masz przepis na nie u siebie? Jest. Jest tak przepis u Laury. Tak jest. O Jezus Maria, to ja już chcę wrócić. Poczekaj jeszcze 15 km. Tell me what you're thinking, always overthinking. I just wanna love you, I got you. Don't have to be so guarded, let's finish what we started. It's all I ever wanted, 'cause I got you. Ja nie wiem, po prostu Laura ma jakąś fazę na punkcie grzybów. No ja mam, bo dlatego, że cała moja rodzina zbierała beze mnie. To jest moje pierwsze grzybobranie akurat z tobą teraz. Chyba niestety nie nadaje się do tego. Zresztą mogłybyśmy już nie wyjść z tego całe, jakbym ja zaczęła zbierać grzyby. Gdybyśmy miały je jeść. Ale zobaczcie, gdzie my się znajdujemy, jak to jest pięknie. No jest pięknie, ale idziemy przez jakieś pole teraz. To jest wariatka. Skorzenie. To jest wariatka. Najpiękniejsze grzyby ever! Nie mam w czym. I co ty z tym zrobisz? Nie wiem, nie mam co wsadzić. Czekaj, zaraz ci zrobię update, ile już jest. No właśnie. Czy ty ma pomóc ci nieść te grzyby jeszcze? Wiesz. Nie, ale komuś ukradła pomówka, to mi się nie obraziło. Może znajdziemy jakąś. Dobrze, jesteśmy w połowie, 7 km. 7 km za nami. Laura znalazła kask! No i co? Będzie służył jako chwilowe wiaderko, no bo nie mam w co wsadzić tego, no. No to zbieramy do kasku. Zbieramy dalej. No nie wierzę. Słuchajcie, powstał taki pomysł, żeby, tak jak są dwa filmy w tygodniu na moim kanale, to żeby jeden to był taki standardowy, jak nagrywam zawsze, a drugi to był vlog.
co wy na to? Piszcie w komentarzach, czy tak? Ja jestem na tak. Laura daje kciuka w górę. Tak. Jak wy jesteście za to, też dajcie kciuka w górę. Vlogi i spoko. I piszcie. Zawsze coś ciekawego się wydarzy, jak widać. Tak, no właśnie, nigdy nie wiesz. Idziesz na trening, wracasz z kaskiem pełnym grzybów. Właśnie, przy czyimś kaskiem. To tylko czyimś kaskiem. Dobra, wróciłyśmy już do domku z naszego treningu, z naszego marszu i mamy ile? Uwaga! O, czy to będzie widać? O, 14,2 km, 912 kalorii. 912 kalorii, no kurczę. Yes. Piona. Finish. Tak jest. To zasłużyłyśmy na ciasteczka? Tak. Jej, o Jezu, ale piękna. To jest herbatka zimowa. Tak. Jest mam sok. No. Imbirowo-malinowy, plus miód z cynamonem, goździki, grejpfrut i suszone owoce. Czyli podkręcamy przemiany materii. Na maksa. Rozgrzewamy się, to już taki nam nawet trochę jesienny klimacik się zrobił. Zimowa herbatka otwiera nasz sezon. Cheers! O, tego mi brakowało. Że to jest w ogóle takie cięte, a tak trzyma to. No, trzyma. Podziwiam. Dobra, czas wracać do domku. Niestety. Nagadale się napiło. O Jezu, ile no. A ciastka jakie? Aż słuchajcie. Aż nawet jedno mam ze sobą na drogę. No, sporo zebraliśmy. Ale to tak w ramach obiadu. Właśnie. Excuse me. Tyle kalorii. Garbage. A, Laura, poszłam rzucić śmieci. No, przyziemne sprawy życiowe. Zobaczcie, jakie piękne niebo. Idealnie na nasz romantyczny. We dwie, tak? W blasku latarni. Mi amor. I can see you hurting. I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you. Tell me all your secrets. Looking like you know.